W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałkowy poranek 13 listopada pragnę Was serdecznie powitać i pozdrowić, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, i czynię to z parafii w Suwałkach. Ten dzień pragniemy rozpocząć wspólnie od słuchania się w Boże Słowo, które w książeczce z Biblią na co dzień podane jest z dwóch wersetów, jeden zaczerpnięty z księgi proroka Izajasza, z 50 rozdziału 5 werset i z Ewangelii według świętego Jana z 10 rozdziału 16 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w to, co do nas dzisiaj mówi Bóg. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Jezus mówi: głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jako słowo komentarza książeczka z Biblii na co dzień podaje nam słowa Alberta Wielkiego. Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy. Słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, dziś jesteśmy pouczeni przez Boże Słowo na temat właśnie tego Słowa. Pragniemy przypomnieć sobie, że przecież w teologii luterańskiej odniesienie się do Pisma Świętego stanowi jedno z sola i ma za zadanie pomagać nam w każdym życiu poprzez Boże Słowo odnajdywać się w nim, szukać rozwiązań do sytuacji, w których się znajdujemy, znajdować w nim inspirację, ale przede wszystkim poprzez nie rozpoznawać wolę Pana Boga względem każdego z nas. Jednak chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Czytanie Bożego Słowa, wsłuchiwanie się w to Boże Słowo sprawia, że dzięki temu jesteśmy pouczani na temat prawdy. Kiedy zaniedbujemy lekturę Bożego Słowa, ale także kiedy oddalamy się od Niego, niestety istnieje pewna możliwość do tego, by słowa Pana Boga zostały wypaczane, by stwarzać pewną iluzję Jego woli względem nas. I tak przecież sekty, które nawiązują do chrześcijaństwa, potrafią pozyskiwać całe rzesze wiernych. Kiedy brak tej lektury, brak przywiązania się do Bożego Słowa, zaufania temu, co to Słowo niesie, doprowadza do tego, że ci ludzie przestają postrzegać właściwie Chrystusa, przestają postrzegać właściwie Pana Boga. A dziś słowa Jezusa jednoznacznie wskazują na nasze zadanie względem tego, co On mówi. Mamy wsłuchiwać się w Jego głos. To będzie sprawiać, że będziemy stanowić pewną całość, pewną wspólnotę, zbudowaną właśnie wokół Jego słów. Będziemy tworzyć tą owczarnię, o której mówi, zbudowaną wokół pasterza. Nie słów, które nawiązują, aż czasem może je wypaczają, ale ludzi, którzy trzymają się Bożego Słowa i pragną je w swoim życiu jak najpełniej realizować. I choć może czasami wydawać się na początku dosyć trudnym wyzwaniem, to przecież to, o czym mówi Izajasz, że Pan otwiera nasze ucho, sprawia, że z czasem, umiejętnie pracując z tym Słowem, umiejętnie podchodząc do Niego, zobaczymy, że życie według Bożej woli, kierowanie się tym, co mówi do nas Pan Bóg, nie jest jakimś strasznym wyzwaniem albo niemiłym obowiązkiem, jakimś ciężkim jarzmem na nas narzuconym, ale pozwala nam przejść przez nasze życie szczęśliwie, radośnie. Może nie dlatego, że spotykają nas same radosne i szczęśliwe chwile, ale dlatego, że możemy czuć się ciągle przez Pana Boga zaopiekowani i prowadzeni. I takiego dobrego Bożego prowadzenia na ten dzień, na resztę tych dni w tym roku również Wam, drodzy, pragnę życzyć.
byśmy czytając to Boże Słowo zawsze mieli to ucho na nie otwarte, by było dla nas miłe i byśmy tak, jak to komentował Albert Wielki, czuli tą słodycz płynącą z lektury Bożego Słowa. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi i to dzisiejsze słuchanie, ale także i naszą lekturę Pisma, do której zawsze serdecznie zachęcam, byśmy Pana Boga poznawali i przez to rozumieli to, co On buduje dla nas jako swój plan dla każdego z nas. Byśmy czuli się szczęśliwi i kochani tak bardzo, jak On nas kocha. Pragnę życzyć więc pięknego, radosnego poniedziałku, motywacji do pracy, do nauki, do służby, której będziemy się dzisiaj podejmować. Wszystkiego, co najlepsze. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia z Suwałk. Zostańcie z Bogiem.